Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Merlin i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie, w jaki sposób możemy zrobić jako statystyki serwera kanał i po prostu będzie tam wyświetlane, ile jest aktualnie osób aktywnych, ile jest botów, ile ogólnie jest użytkowników oraz log serwera, czyli po prostu kanał, w którym będą postowane takie rzeczy, kto dołączył do serwera, kto z niego wyszedł itd., itd. Oczywiście te rzeczy też możemy sobie sprawdzić w logu, czyli w ustawieniach serwera dziennik zdarzeń, ale tam nie mamy napisane, kto wyszedł z serwera, kto opuścił serwer, więc jak najbardziej taki kanał jest przydatny. Natomiast kolejną rzeczą, którą zrobimy, to jest stworzenie kanału, który będzie zegarem. Zegarem w strefie czasowej, którą sobie wybierzemy. A więc tak, zacznijmy od raczej dodania bota, który będzie nam tutaj właśnie tego bocika, server stats, który będzie odpowiadał za właśnie robienie takiego kanału, którego tutaj widzimy. I oczywiście każdy z tych kanałów możemy sobie wyłączyć, bądź włączyć. My dajemy invite i dodajemy tego bota na nasz serwer. Widzimy tutaj, mam tylko opcję administrator, ups, nie ten serwer, i autoryzujemy. Słuchajcie, ważna sprawa, jeżeli nie możecie autoryzować takiego żądania, tak jak teraz ja to zrobiłem, to prawdopodobnie jesteście zalogowani na innym koncie Discord w przeglądarce niż tutaj. Musicie zweryfikować, czy faktycznie nazywacie się tak samo i macie taki sam hashtag z numerkiem. Musicie to naprawdę sprawdzić. Dobra, nasz bot został dodany do serwera. Teraz tutaj mamy listę komend, którą możemy wykorzystać. Nasza interesuje komenda setup. I sobie tą komendę właśnie teraz tutaj wpiszemy. Minus setup. Enter. I widzimy, tutaj stworzyły się nam te trzy kanały w kategorii server stats. Następnie, jeżeli chcemy włączyć, żeby nam wyświetlał się log serwera, wpisujemy komendę minus log on. I ten kanał się tutaj u góry pojawia, server log, jego sobie tu możemy przyciągnąć i zsynchronizować uprawnienia. Możemy też dodać, żeby ludzie zwykli, w sensie zwykli użytkownicy, nie mogli tego czytać, ani wysyłać tu wiadomości. I w taki sposób pozbyliśmy się tego problemu. Natomiast tutaj będą po prostu postowane wszystkie wiadomości, kto wszedł na serwer, kto wyszedł z tego serwera i tak dalej. Dokładny opis całego bota jest tutaj i wszystkich komend. Mamy update, mamy ping, mamy info, config, invite i tak dalej. Nas interesują najbardziej te komendy, gdyż możemy na przykład logiem wyłączać bądź włączać ten kanał z serwerowym logiem. Tutaj możemy wyłączać te trzy kanały, po prostu w sensie te trzy kanały tymi trzema komendami. I teraz jeszcze wam pokażę, że możemy taki log wyłączyć, on znika wtedy stąd. Tak jest. Ale ja sobie go włączę, bo czemu nie? Log on. I tutaj go oczywiście musimy znowu wrócić, co jest strasznie irytujące. I znowu trzeba dać uprawnienia, dlatego najlepiej dać uprawnienia kategorii. W tym wypadku czytanie kanałów tekstowych, wyświetlanie kanałów głosowych. Nie. Wysłanie wiadomości. Nie. I to możemy tak zostawić, jak było. Dobra. I teraz już jest to dobrze przygotowane. Następnie. Kolejnym botem, którym się zajmiemy, jest to bocik. To sobie mogę zamknąć. Jest to bocik bot o'clock, który robi nam właśnie taki kanał z zegarem, który będzie się aktualizował co minutkę. I ja sobie to tutaj dodam. To jest fajny bajerek na serwerze i mi takie coś na przykład jest niepotrzebne, ale fajny bajerek na serwerze jest. Nasza komenda, która nas interesuje, to jest timezone new i potem timezone. To jest komenda, która nas naprawdę tylko i wyłącznie interesuje. I tutaj, słuchajcie, link w opisie też do wszystkich time zone'ów, czyli stref czasowych, które są dostępne. To jest po prostu, jakby to powiedzieć, nasza strefa czasowa to jest CET, czyli GMT plus 2. I to jest po prostu Central European Europe Time, sorry, tak trzeba powiedzieć. To jest centralny czas europejski, czyli nasz polski czas, bądź tam europejski, po prostu centralny europejski czas. Żeby nam to dobrze wyświetlało, musimy właśnie wybrać ten czas. A u strefy czasowej mamy też inne, jeżeli chcemy, na przykład z Afryki i tak dalej, to wtedy po prostu sobie to kopiujemy, bądź to kopiujemy odtąd i tyle. Na ten set, więc sobie taki kanał stwórzmy.
Więc tak jak mówiłem, time zone new i teraz wpisujemy set, enter. I taki kanał teraz zaraz powinien nam powstać. Właśnie, dokładnie. Powstał on nam tutaj. Jego tak samo standardowo jest to kanał głosowy, z kłódką, czyli nie można tutaj wejść. Możemy go przesuwać, gdzie chcemy. Na przykład stwierdzimy sobie, że chcemy go mieć u samej góry. A nie, sorki, bo tu jest ten tekstowy. Tekstowy są wyżej, więc w taki sposób możemy przesuwać go. Możemy stworzyć też kilka takich oto zegarów, po prostu dodając nowy czas. Na przykład chcemy sobie wiedzieć, jaki jest czas. Nie wiem, gdzie tutaj możemy sobie wybrać, bo tych krajów jest naprawdę bardzo dużo. Na przykład załóżmy, że będziemy chcieli wiedzieć czas, jaki jest na Alasce. To sobie to skopiujemy i wpisujemy time zone, zone new i wklejamy to i taki, widzicie, kanał już powstał. Jeżeli chcemy taki kanał, to powiedzieć, usunąć, żeby już go nie było, to po prostu usuwamy jak zwykły kanał, pyk, nie ma. Więc mam nadzieję, że Wam pomogłem, zapraszam Was do subskrypcji oraz na moją stronę Magic Team, gdzie możecie założyć darmowe konto. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam pomogłem. Do następnego i cześć. Ej, seniorita, sprawdź nasz nakład na kompaktach. Lecisz na VIP-a, jesteś mokra jak Bonakła. W klipach busi twoja pomadka, gdy w weekend witam publikę, słyszysz aplauz. Rądź, ty w klubie błyszczy ultrafiolet, znów trafione. Jesteś gorąca jak plaże w Loret. Obiekt marzy milionów, jak kiedyś Sofia Loren. To dwie twarze.